Witam ponownie, mili moi. Dopiero co widzieliśmy się na gali zamykającej sezon 2013-2014, a już jesteśmy przed pierwszym treningiem nowego sezonu. Już za kilka chwil konferencja prasowa, no a potem może uda nam się zrobić kilka wywiadów z nowymi zawodnikami. Zobaczymy, jak będzie. No to co? Rozpoczynamy trening. Tym, że było mało tych porażek, tým pádom bolo aj nejakých tých kritičných pytaní alebo kritičných slov v vašich gazetách. Ja myslím, že sme mali dobrý sezón spolu s vami, denníkármi, takže teším sa na nový sezón a teraz už môžete sa pýtať vy zase od počiatku znova to samo. Konkrétne o kým? Dvoch obcokrajovcov, tak. Typovo na zásade testov, takže myslím, že tutaj mamy tak ustalone, że im szybciej sprawdzimy przydatność, tym lepiej. Jeżeli będzie to na zasadzie takiej, że tu nie ma różnicy między naszymi zawodnikami, to tym dwóm osobom podziękujemy. I na pewno w tym pierwszym okresie paru ludzi, czy to na testy, czy na sprawdziany, do nas trafi. Ja się nieprzypadkowo znalazłem przy szatni, bo ja sam przyszłam, bo ja... Wiem, że ruch musi zrobić tego majstra w tym sezonie, ale to nie ma proste, o tym długo myślą. Tu mocie szatnia ruchu i tam jest trener. Ja tam za chwilę przyjdę i ja im powiem, bo ja mam swój pomysł wymyślony, jak to zrobić, a przy okazji zaangażować rezerwowych zawodników, co by byli durściągiem we trybie meczowym. Ja wam godom. My musimy przeleć na ustawienie nie 4-4-2. My musimy przeleć nie na 4-5-1. My musimy zacząć grać 3-5-8. Ultra ofensywnie, co by wszystkich zaangażować i zaskoczyć jak w atakach wilków i atakować 3-5-8. Idę pogadać z trenerem. Może to przelezie. Teraz będziemy występować jako trzeci w tabelce z ostatniego sezonu, także o to będzie cieszę, że tam będziemy mieć te mecze w tych pucharach. Także na ten początek sa musimy bardzo dobrze przygotować, abyśmy chytili ten początek, abyśmy się nie dostali do jakichś problemów, lebo i czy Mikita czy Efir pojawią się u nas na badaniach? Aczkolwiek to jest życie i może się jeszcze troszeczkę coś pozmieniać, ale mają być na badaniach u nas i myślę, że od przyszłego tygodnia będą już brali udział w zajęciach. Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie po myśle, jeżeli chodzi o Żuchowskiego, to jest też umówiony z nami w przyszłym tygodniu, ale czekamy tutaj na informacje. Pojawi się najprawdopodobniej, rozpoczniemy od badań, a jak to dalej pójdzie, to zobaczymy. Nie za daleko niekam, lebo Wiktoria pijesz dopiero w fazie grupowej. To zawsze jest tak geograficznie ułożone, w tej pierwszym losowaniu jesteśmy rozstawieni. Nie mamy tu jakichś życzeń, po prostu przyjmiemy to, co los da. Także, tak jak mówię, mamy przećwiczone podróżowanie nawet w te dalekie i niedostępne zakątki. Myślę, że to dla nas nie będzie problemem gdzieś nawet daleko i lecieć. Maciek już lata, także... Co? Nie ma problemu. A bo Jan nie wie. Maciek nie wsiadł do samolotu, jak lecieliśmy na Puchar Europy. Bo powiedział, że nie lata i... Wysiadł z samolotu na płycie lotniska. Bo inni piłkarze, którzy pociągu chodzili na mecz, także może... Skopiusz poleciał grzecznie. Tak, także myślę, że te problemy za Maćkiem już są i myślę, że on też tutaj nie będzie patrzył geograficznie, kogo wylosujemy. Trzeba przyjąć to, co los da i do tych pucharów się przygotować jak należy. Ja sam przygotował do was kilka sztuczek. Ja wam pokażę, jak ja grał w 35. Czekaj, może przytrzymać ten mikrofon, albo nie? A? To jest rękał od niego, to jest asceto. Mili moi, jesteśmy cały czas przed pierwszym treningiem Chorzowskiego Ruchu, przed kolejnymi rozgrywkami sezonu, tym razem 2014-2015. Jesteśmy w zakamarkach stadionu przy ulicy Cichej 6. Jak widać, jest pełne zaangażowanie pracowników drużyny niebieskich. Nie tylko sami zawodnicy motywują się teraz w szatni wraz z trenerem Janem Kocjanem do pierwszego treningu, ale jak widać, pełne zaangażowanie również ze strony pracowników. Pani Renia rozmawia z panią Donatą Chruściel. Bardzo ciężko wkomponować się w grafik pani Donaty, ale może uda nam się za chwileczkę przeprowadzić krótki wywiad. Ja nie znam się na kolorach, ale to jest taki ciemny niebieski takiecka, którą ma ubrana pani Donata, także widać pełne niebieskie zaangażowanie w nadchodzący sezon.
Może uda nam się coś podsłuchać. Pani Donato, chodziły pogłoski, że była pani rozmawiać z pani, by załatwić sobie koszulkę najlepszego zawodnika sezonu 2013-14 Ekstraklasy, czyli Maliny. Chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego w taki sposób, a nie tak jak prawdziwy kibice gdzieś tam po meczu łowić wśród kibiców. Jestem prawdziwym kibicem? No tak, ale wykorzystuje pani dojścia do pani Reni. Każdy kibic potem po meczu walczy o tą koszulkę, a pani tutaj chciała załatwić. Jak widać, nie uda się załatwić koszulki Maliny, bo pani Renia zarezerwowała ją dla siebie. Dziękuję, mamy po sprawie. Pani Reniu, może pani pozdrowić TV Niebiescy? Prosimy. I tak fajnie pomachać do nas. Pani Renia pokaże. Pani Renia, teraz one są w różnych kolorach, ale na meczu to one zawsze wszystkie są w jednym kolorze. Oczywiście w niebieskim. Oczywiście. Jasne. Jak widać, 100% pozytywnej energii przed nadchodzącym sezonem i przed pierwszym treningiem. Pozdrawiamy Was. Okej, mili moi, jesteśmy już świeżo po konferencji. No i po wywiadach z Wojtkiem Skabą i Michałem Szewczykiem najwyższa pora zobaczyć, jak chłopaki radzą sobie w treningu. No to co? Ruszamy na pierwszy niebieski trening przed sezonem Ekstraklasy 2014-2015. Bang! No dobra, jak już kręcisz, to muszę powiedzieć, że właśnie przechodzimy przez tunel i za chwilę lądujemy na bocznym boisku. Tam już ekipa przygotowuje się do pierwszego treningu. Idziemy zobaczyć, jak im idzie. Come on. Idziemy zobaczyć, jak im idzie. Super, to powiedziałem. No to tak jak mówiłem, niebiescy są już gotowi. Ruszamy zobaczyć, jak wygląda pierwszy trening przed sezonem. Come on. Nie wiem, czy widzicie, ale przy nogach zawodników są nowe piłki. Malina ma w nodze bazuka, a chłopaki będą grali brazuką, jak widać. Klimat jak na Mistrzostwach Świata. Będę musiał po treningu potem wypytać bramkarzy, jak pierwszy kontakt z tą piłką. No i w taki właśnie sposób kończymy pierwszy dzień przed sezonem 2013-2014 piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy. Niebiescy, jak widać, cały czas trenują, a my powoli z Wami się żegnamy. Postaramy się przed rozpoczęciem sezonu przygotować jeszcze kilka ciekawych materiałów, żebyście mogli na bieżąco zobaczyć, jak niebiescy radzą sobie z przygotowaniami do rozpoczęcia rozgrywek. Trzymajcie się ciepło, TV Niebiescy. Pozdrawiamy.